Dzień dobry, dzisiaj szybka piłka. Pokażę Wam, jak można uniknąć marolki w połowu. Bardzo prosta sytuacja. Chcemy wbić Waleską, Waleska nie ma taktyki. Chcemy zrobić połga, nie wiemy, czy będzie moralka. Wbijamy sobie Hirkiem, który nie ma taktyki i nie ma machiny oblężniczej. Nie ma machiny wojennej. To jest bardzo ważne. Nie ma taktyki, ani machiny wojennej. 7-1. Wbijamy. Ani dostał moralkę. To oznacza, że Waleska przy wejściu też dostanie moralkę. Czy można tego uniknąć jakoś? No można. Można na przykład kupić sobie taką balistę. Na przykład. Pójdziemy sobie tutaj. Kupimy sobie balistę. Damy Walesce. Waleska jest sobie tu. I dzięki temu już tego zrobimy, bo tej moralki nie będzie. Tak? Nie będę teraz pokazywał. Co jeszcze możemy zrobić? Po prostu możemy wbić Waleską i dać wystarczającą ilość pikinierów, żeby wytrzymała pierwszy cios. To brzmi dziwnie, ale jeżeli aniołek nie zabije tego ssaka, który atakuje, moralka się zmieni. Jeżeli byłoby go więcej, tak by go zabił jednego hita, no to wówczas moralka by się nie zmieniła. To taka sprawa. I jeszcze może dać, nie wiem, połowę z tego, tak? Czyli nie całość, ale za to większe staty. To się stanie dokładnie to samo. Oczywiście jest to zmiana seeda moralki, ale chcę zwrócić uwagę, że jak macie wyjątkowego pecha, no to będzie jak moralka dwa razy z rzędu, tak? Jeżeli wam też zmoraluje, tak? Ale to na 100% zmieni tego seeda. Więc będziecie w stanie się uchronić przed tym, żeby wasz anioł zmoralował, tak? Przypominam, że wchodzenie do poga bez moralki to jest jak granie w rosyjską ruletkę. Jeden nabój w sześciostrzałowym rewolwerze, zakręcamy, strzelamy raz, zakręcamy drugie, strzelamy drugi raz, tak? To jest taka szansa na to, że anioł zmoraluje. Więc o tym trzeba pamiętać. Może się powiedzieć pytanie, czy coś zmienią czary? Niczego nie zmienią. To, że będziemy mieli 14 wiwek, też niczego nie zmieni. Więc jeszcze może, co może zmienić, to rzecz jasna inicjatywa. Tak? Jeżeli mamy inicjatywę, to tej moralki nie będzie. Tak, widzimy wszystko jasne. No, także zapraszam i pozdrawiam. Magnetyt.